Halo, halo mordeczki, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Broczuś, witam w kolejnym odcinku z Od Zera do Farmera. No i jak widzicie, jest ze mną Adaś. Witam bardzo serdecznie. Gdzieś tam, het, za lasami, za polami, słuchajcie, jest również oczywiście Boluś. No dzień dobry, witam serdecznie. Takim spokojnym począteczkiem dzisiaj zaczynamy, słuchajcie, ten odcinek, wracamy po przerwie. I to naprawdę jednej z dłuższych przerw na kanale w ostatnim czasie, za co oczywiście serdecznie przepraszamy, ale co, jak, gdzie i kiedy, co się tutaj działo przez ten cały czas, kiedy nas nie było na YouTubie. Znaczy byliśmy, były live'y, słuchajcie, nie było odcinków, ale co się działo, to oczywiście wam dzisiaj również wszystko powiemy. Zaczynamy ze sklepu, słuchajcie, to jest jedno z naszych chyba ostatnio ulubionych miejsc, z których zaczynamy odcinki od zera do farmera. No już myślę, że jesteście do tego przyzwyczajeni, znaczy to tylko jedno, słuchajcie, że oczywiście dzisiaj nowy nabytek i to nie jeden, tylko dwa. Słuchajcie mordeczki, z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym przypomnieć wam, że podczas kupowania prezentów świątecznych dzięki wtyczce AleRabat, która działa w tysiącach sklepów, możecie zaoszczędzić całkiem sporą kwotę. Wystarczy zainstalować wtyczkę AleRabat do swojej przeglądarki z linku, który jest podany na dole w opisie. Po instalacji przechodzisz do sklepu i wybierasz prezent, tak naprawdę może to być wszystko co chcecie, od butów po sprzęt gamingowy. Po wybraniu rzeczy, którą chcecie zakupić, w moim przypadku będzie to laptop Acer Nitro 5. Wchodzicie do koszyka i w prawym górnym rogu pojawia się komunikat od AleRabat. Wtyczka za was sprawdzi i wybierze najlepszy kod rabatowy. Nie zapominajcie, że ta sama wtyczka oferuje również cashback, co oznacza, że po zakupie dostaniesz częściowy zwrot wydanej kwoty. Czyli krótko mówiąc, oszczędzacie podwójnie za pomocą kodu rabatowego oraz za pomocą cashbacku, a z oszczędzonej kasy możecie kupić prezent dla siebie. Korzystanie z wtyczki jest oczywiście całkowicie darmowe, a dodając ją do swojej przeglądarki możecie tylko zyskać. Link macie podany na dole w opisie. Także bardzo się cieszę, słuchajcie, dwa ciągi przygotowane, ja, Adasiu, oczywiście sobie te nowe nabytki od razu zakupię. Czekam bardzo. Mordeczko, do pierwszego nowego nabyteczku, czyli do kosiarki, słuchajcie, do kosiarki osy, tak się nazywa, Z034 osa, jest to oczywiście listwówka i słuchajcie, ją kupujemy za 900 i oprócz tego kupujemy sobie dzisiaj również, jakby to nazwać? Teoretycznie przetrząsarka, która za jedną robotą, słuchajcie, również nam może zgrabiać. Także dla nas, słuchajcie, jest to naprawdę mega fajna sprawa, bo w końcu będziemy mogli sobie robić siano, a nie potrzebujemy kupować dwóch maszyn. Także zakupujemy sobie, słuchajcie, tą zgrabiarkę. Ja będę mówił na to zgrabiarka, bo według mnie no, bardziej to wygląda jak zgrabiarka. Chociaż można by było się kłócić. 2700 za nią dajemy. Adasiu, zetorka do zgrabiarki, a ja tak, czułem, do listwówki dom. Biorę sobie wolwiacza, bo jest on oczywiście jest dużo ogromne. Mniejszy. Ta zgrabiarka czy jest ogromna? No jest dosyć no duża. Jest. Powiem wam tak, nie chcieliśmy brać tutaj na zera jakiejś tam polskiej typowo zgrabiarki czy przetrząsarki, bo klimatem po prostu ona niezbyt by nam tutaj pasowała. Nie wiem dlaczego ta kosiarka mi się lekko oboliła, więc będę musiał sobie od razu ją postawić, bo jest niestety, ale przewrócona. W sumie mógłbyś, wiesz co, mógłbyś spróbować mi ją lekko podnieść. O, 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 właśnie, 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 o to mi chodziło. Dobra, elegancko, ja sobie podczepiam. Słuchajcie, no za to daliśmy w sumie śmieszne pieniądze, za jedną i za drugą maszynę. No kosiarka kosztowała tylko 900, więc to jest naprawdę bardzo malutko. Zostało nam jeszcze 1400 na koncie, dzisiaj troszkę kaski wpadnie. W ogóle, na pewno jesteście zdziwieni, bo na poprzednim odcinku Bolusia, który był wczoraj, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, słuchajcie, mówiliśmy wam, że będziemy chcieli, słuchajcie, zrobić odcinek kolejny zimowy. Ale po przeczytaniu gdzieś tam, wiecie, waszych komentarzy pod ostatnimi odcinkami, gdzie pisaliście, żebyśmy tutaj jednak na tym od zera... Jezu, wypadek. I na tym od zera, jak to zawsze robiliśmy, słuchajcie, nie omijaliśmy tych prac, mało robiliśmy poza odcinkami. I tak też chcieliście, żeby tutaj w tym od zera było, żeby po prostu tych prac nie ogarniać poza odcinkiem, no to stwierdziliśmy, że jest za dużo roboty po prostu na to, żeby przewijać aż na grudzień. Przede wszystkim mamy listopad, słuchajcie, mamy trzy łąki, także jest to pierwszy taki sezon, gdzie mamy naprawdę bardzo dużo trawy do skoszenia, więc szkoda by było, słuchajcie, to zaprzepaścić, jakby, że tak się wyrażę, i po prostu tych sianokosów nie zrobić. Dlatego stwierdziliśmy, zostajemy na listopadzie, robimy, słuchajcie, sianokosy i wtedy już na kolejny odcinek do Adasia przewijamy sobie na spokojnie na grudzień, bo tak czy siak wydaje mi się, że większą część odcinka właśnie te sianokosy mi dzisiaj zajmą. Oprócz tego jeszcze mamy, słuchajcie, trochę drzewa do sprzedania, także wpadnie jakaś kaska dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, bo mamy w sumie tylko na koncie 1400 na ten moment, ale oczywiście zimowy odcinek no, przyniesie nam sporo pieniążków. Ja sobie już też sprawdziłem poza odcinkiem ceny w ogóle, czy wszystkie będą na grudniu. No to teoretycznie wychodzi, że i wióry, i ziemniaki, i owiec, i jęczmień, wszystko, słuchajcie, na grudniu będziemy mogli sprzedać, także będziemy mieli naprawdę sporo pieniędzy na tą końcówkę sezonu jakby tego zarobione, więc gdzieś tam będziemy mogli sobie już, słuchajcie, w przyszłym sezonie
te nowe nabytki oczywiście od samego początku planować, a wydaje mi się, że największy nowy nabytek w sezonie to będzie właśnie kombajn, bo raczej chyba będziemy chcieli już swój kombajn na gospodarstwo oczywiście zakupić. Dobra, słuchajcie, nawiązując do całej tej przerwy na kanale i w ogóle, no to myślę, że też na początku od razu odcineczkę mogę was zaprosić, słuchajcie, na nasz sklep, który już wystartował. Można powiedzieć, że jeszcze nie wystartował w 100%, bo jeszcze nie ma tego asortymentu tyle, ile byśmy chcieli, żeby było. Ale zależało nam, słuchajcie, bardzo na tym, żeby wystartować w tym tygodniu przed świętami, żeby już część osób te przesyłki po prostu na święta dostała. Więc te osoby, które gdzieś tam już od poniedziałku... Od poniedziałku w sumie wieczora, od poniedziałku wieczora już składały, słuchajcie, zamówienia, to już na święta te rzeczy oczywiście dostaną. Bluzy, koszulki, wczoraj doszły, słuchajcie, również workoplecaki. Dzisiaj albo jutro dojdą, słuchajcie, również opaski silikonowe. Więc bardzo was serdecznie zapraszam na ten sklep, bo naprawdę tutaj się przyłożyliśmy, słuchajcie, żeby jak i sklep, tak jak i również nasz asortyment po prostu wyglądały naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc zapraszam was do zakupów, jeżeli gdzieś tam ktoś z was ma chęć zakupić sobie naszą koszulkę czy naszą bluzę, to oczywiście na dole w opisie oraz w komentarzu będziecie mieli przypięty link do naszego sklepu. Korzystajcie, póki na magazynach mamy te rzeczy, bo powiem wam, że no naprawdę jest szansa na to, że wyprzedadzą się one bardzo szybko. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, to się nie zastanawiajcie, tylko po prostu zamawiajcie. Odnosząc się do całej tej przerwy, oczywiście mieliśmy, słuchajcie, gości. U Bolka był Tanas, to każdy wie. U mnie był Dżangus, więc gdzieś tam, no mówię, tego czasu, wiecie, nie chcieliśmy spędzać tylko przy komputerze. U mnie była choroba, to więc, też każdy wie. No właśnie, u Adasia była choroba, na szczęście, no już można powiedzieć, że jest pojechała? Lepiej. Jeszcze, no, czy, no słuchajcie, Tanas pojechał, Jankus pojechał, czy choroba od Adasia pojechała? Chyba jeszcze nie w 100%. Tak, 80%. No, miejmy nadzieję, słuchajcie, że w tym tygodniu przed samymi świętami Adaś się wykuruje, żeby przede wszystkim na święta być zdrowym. Ja się cieszę, że gdzieś tam wracamy z tym od zera. Na razie tylko z od zera, ale wydaje mi się, słuchajcie, że tutaj też nie będziemy świrować z tymi odcinkami nie wiadomo jak bardzo, bo idą święta, każdy gdzieś tam, słuchajcie, ma, wiadomo, przygotowania w domu i w ogóle do Wigilii, więc też nie chcemy, wiecie, tracić tutaj czasu, znaczy tracić, no w sumie na odcinki nie tracimy czasu, bo jakby nie było, jest to nasza praca. Aczkolwiek, słuchajcie, bardziej chodzi mi o to, żeby spędzić ten czas troszeczkę w inny, w tak, inny sposób, na święta, tak? Nie damy rady ponagrywać tak, nie, żebyśmy mieli wszystkie odcinki. To na pewno więc... nie będzie to, co było zawsze, że mieliśmy tych odcinków nie wiadomo jak dużo na święta. Bardziej się nastawiamy na to, żeby gdzieś tam każdy może po jakimś jednym odcineczku, na przykład od zera, nagrać. Fajne to by było, gdyby nam się udało nagrać na święta, słuchajcie, odcinki od zera na Wigilię, na pierwsze i na drugie święto, to by, wydaje mi się, że widzowie tutaj jak najbardziej by byli z tego zadowoleni. Co to wszystko wyjdzie, słuchajcie, ciężko jest na ten moment powiedzieć. Na pewno tak na 100%, słuchajcie, do was z odcinkami wrócimy, wrócimy oczywiście po nowym roku, tak? Bo ja mam jeszcze tutaj też wyjazd, słuchajcie, bo można powiedzieć, że na Sylwestra wyjeżdżam sobie do rodzinki, więc też mnie nie będzie przez dobre 4-5 dni, więc nie będzie tego nagrywania. Dlatego na spokojnie, słuchajcie, styczeń to będzie taki czas, kiedy my z tymi odcinkami już tak na 100% wrócimy, tak jak to było w listopadzie, tak jak to było na początku grudnia. Wydaje mi się, że jak i nam, tak i wam taka przerwa jak najbardziej dobrze zrobi. No ale słuchajcie, te 2 tygodnie, w sumie prawie 2 tygodnie, no u Bolka to były 3 tygodnie, jak Tanas był u niego. U mnie to było, słuchajcie, 1,5 tygodnia razem z Jankusem. Myślę, że spędziliśmy całkiem fajnie, udało się zrobić kilka live'ów. No i przede wszystkim tutaj jestem mega wdzięczny też Jankusowi, bo powiem wam, że sporo pomógł przy ogarnianiu strony właśnie mstshop.pl, czyli naszego sklepu. Także no tutaj jak najbardziej do niego na kanał oczywiście zapraszam, łapaczkę w górę tam jak najbardziej zostawcie, subika i w ogóle. Także tak pokrótce, słuchajcie, tak spędziliśmy właśnie ten tydzień, 1,5 tygodnia u mnie, więc wyszło naprawdę mega, mega spoko. Najważniejsze, że jakby zrealizowaliśmy ten cały cel, żeby przed świętami wystartować z tym sklepem. Jeżdżę sobie, słuchajcie, 6 na godzinę z tą listwówką, bo nie wiem, czy z nią się powinno jeździć szybciej, nie mam pojęcia, bo nigdy nie miałem z taką maszyną, słuchajcie, styczności w życiu realnym. Jak widzicie, Boluś tam gdzieś tutaj za miedzą, kurwa, o, John Deerkiem, słuchajcie, jedzie. Sobie jedzie z drzewem. Czy mordo, ty zmieściłeś oba te drzewa, które zostały? Tak właśnie zrobiłem, więc... Aha, no to zajebiście, to powiem ci, że mega spoko. Adasiu, jak wjedziesz tą zgrabiarką za chwilę, jak już będę miał tą łąkę skoszone, to się lekko zdziwisz, bo tak jak powiedziałem na początku odcinka, ona tak jakby od razu
przetrząsa i na taki mały wałek z tyłu zgrabia. Także zaraz sobie obczaisz, jak to działa. Ale to oddaję. Powiem wam tak, z jednej strony myślałem, że nie będzie to dobrze wyglądało, a z drugiej strony mówię, kurde, to jest maszyna z Mothaba, więc dlaczego mamy z niej nie skorzystać, nie? Tym bardziej, że ona nie ma jakiejś... No to zmienimy, no. Tak, tym bardziej, że słuchajcie, ona nie ma jakiejś tam nie wiadomo jak długie, przepraszam, jak dużej szerokości, bo ona, nie wiem, Adaś w sumie mógłby sprawdzić, ile ona jest szeroka, bo ja powiem ci, że nie sprawdzałem tego, ale jest naprawdę wąziutka, więc tutaj na pewno to zgrabianie tak czy siak jakoś super szybko iść nie będzie. Dobra, objedziemy sobie jeszcze dookoła, żeby Adaś, słuchajcie, mógł tutaj już... Niecałe 2 metry, 1,8. No właśnie, dlatego no, jak na zgrabiarkę, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało, ale no na pewno pomoże nam, słuchajcie, to, bo teoretycznie po kosiarce, jeszcze patrząc tutaj po tej kosiarce, w ogóle tych pokosów nie ma. Tutaj jest tak, ta trawa tak jakby fajnie rozgarnięta, więc no gdybyśmy mieli zgrabiać wszystko tak jak zgrabialiśmy to na bolkę odcinku, czyli widłami, ja zgrabiałem, no to byłoby ciężko. W sumie część zgrabiłem, a część wrzucałem do prasy. Co, z jednej strony fajnie to wyszło, ale no teraz mając, słuchajcie, takie trzy łąki, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w taki sposób te łąki zgrabiać, nie? Dobra, Adaś, możesz wjeżdżać tutaj już za mną, jedziesz, dobra. No, jadę. Do was. Czekaj, tak na to, żebym wziął misję na uprawkę. Na uprawkę? Spoko. Chodź no, zobacz, Bolek, jak to wygląda. Jest takie pole dość niedaleko, chodź dość zobacz, fajne chodź pole. Zobacz, Mordo, jak to wygląda. No według mnie sztos totalny, nie? Zajebiste to jest. O petarda. Zajebiste dlatego to mówię, jest, jak no, ja zobaczyłem, no, że jest taka zgrabiarka, słuchajcie, na tym odkawie. Takie dwa w jednym. To ja mówię, kurna, dziadno, nie wykorzystamy tego na polskiej wsi normalnej, a to od zera jest takie inne niż zawsze, więc fajnie, bo tak naprawdę nie ukrywajmy, ale oprócz zgrabiarki jednogwiazdowej, gdzie praktycznie za każdej polskiej serii, i tej zgrabiarki takiej taśmociągowej, mogę to tak nazwać, którą ma no, to jest, Adaś bodajże. Dobrze mówisz, to jest zgrabiarka taśmowa, no. Taśmowa. Tak. Taśmowa, to, no. To słuchajcie, no ona jest już tak, nie będę mówił brzydko, co zrobiona w internecie, że no to nie ma sensu, nie? Nie ma sensu tego brać i oglądać tego samego po raz kolejny, a moim zdaniem to naprawdę oddaje. I jakby... ten przy okazji zajmuje mało miejsca. Tak, nie? No jakby chcieliśmy, wiecie, przetestować też w końcu coś nowego, coś czego jeszcze nie było, a myślę, że maszyna jak najbardziej na naszym gospodarstwie tutaj się pasuje i przede wszystkim odda, bo robota dzięki niej będzie szła dużo szybciej. No dzisiaj teoretycznie powiem wam tak, siamakosy powinniśmy skończyć, mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda to skończyć, bo trzeba oczywiście skosić, zgrabić i sprasować, no i snopki jak najbardziej też pozbierać. Dobra, Adasiu, ja ciebie tutaj zostawiam, skończ sobie na spokojnie tutaj tą łąkę. A ja wiesz co, ja przelecę najpierw na tą łąkę tam przed domem, bo ja bym chciał ją sobie pozgrabiać, a wtedy ty na koniec pojedziesz kosić tutaj tą małą łąkę za naszym gospodarstwem, którą teoretycznie dzisiaj pod koniec odcinka, słuchajcie, połączymy z polem po ziemniakach. Chciałbym to zrobić, także myślę, że tutaj pośpieszymy się, żeby zrobić te ziemniakosy jak najszybciej, żebym mógł, słuchajcie, wpaść później z pługiem właśnie na tamtą łąkę za gospodarstwem, żeby ją również dzisiaj przyorać. No trochę tej trawy będzie, powiem wam tak, ogólnie owce, co to? A witam cię serdecznie. Pozdrawiam. Powiem wam tak, owce wpierdzielają konkretnie. Nie wiem czy one po tym zakupie na nasze gospodarstwo były takie wygłodniałe, czy o co tutaj chodzi, ale musiałem, słuchajcie, podczas przewijania, a my przewijaliśmy tylko z... Czekaj, żeby nie skłamać, z września? Tak, na wrześniu no, byliśmy. No ustawialiśmy owiec pewnie. Z września, słuchajcie, przewijaliśmy na listopad, czyli mamy tutaj 2 miesiące. Ja nie pamiętam dokładnie, ile my mieliśmy tym owcom wsypane, Bolek, po twoim odcinku. Tam było zaledwie kilka kostek, więc dużo tego na pewno nie było. Aczkolwiek powiem wam tak, wpierdzieliły wszystko. To, co Bolek miał im jakby wsypane po swoim odcinku. Musiałem im dokupić... Co to jest? Pień? Kurde, po pięku przejechałem. Miałem, słuchajcie, dokupione jedną belkę okrągłą, która ma 4,5 tysiąca litrów trawy, tak jakby, siana, przepraszam. Dobrze, czekajcie, sprawdzę, żeby nie było, że ja was tutaj w błąd wprowadzam. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Czekajcie, czy ja dobrze wlazłem? Dobrze. Bele. Bela siana. Gdzie to pokazuje? Jest, 4,5 tysiąca, dobrze mówiłem. 4,5 tysiąca i słuchajcie, na ten moment po przewinięciu im zostało 800 litrów. Także naprawdę, no myślę, że te owce tutaj będą jadły dużo. Mam tylko nadzieję, że to będzie nam się w ogóle opłacało, nie? Znaczy to trzeba zobaczyć, bo to jest oczywiście ten Enchanted Animals i jak dobrze wiemy, no my na polskiej serii żeśmy mocno to przerabiali, bo no po pierwsze, za dużo nam produkowały i za dużo jadły, bo nie byliśmy w stanie tego ogarniać. Tu jeżeli ta produkcja jest taka, że no faktycznie one bardzo dużo produkują, no ale też dużo jedzą, no to trzeba będzie to przeskalować, nie wiem, o połowę. Może o połowę nie, ale chociaż o te, no takie 2/3, żeby chociaż tej prędkości było. Bo... czemu nie, no możemy tutaj tą trawę robić, tak? Możemy tak. Więcej łąk gdzieś kupić, możemy, sobie jakieś no. Pole jeszcze, zrobić łąkę.
niech one jedzą, ale też za to kasę będziemy mieli, nie? Dzięki temu szybciej. Powiem wam tak, coś tam tej wełny naprodukowały. Nie ma co gadać, bo... Zależy od tego, ile będziemy mieli trawek. Będziemy mieli dużo tego, to... Możemy tak zostawić, tak? Jeżeli jakby będziemy w stanie im zapewnić tą trawę, no to spoko, bo jeżeli będziemy mieli gdzieś tam te belki dokupywać, no to to będzie przerąbane, nie? A patrząc na to, że mamy trzy łąki, które teoretycznie są naprawdę bardzo małe, to przy takiej ilości owiec, tym bardziej, że ja jeszcze dokupiłem cztery, żeby było full, dokupiłem, słuchajcie, cztery owce pomiędzy odcinkami tutaj, jak sobie przewijałem, no to kurde, powiem wam, że te trzy łąki nawet, które mamy teraz, prawdopodobnie to będzie tej trawy za mało, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak wydaje. Więc wiecie, jeżeli mielibyśmy w sezonie tej trawy dokupywać, kurde, no to to nie będzie zbyt opłacalne. Bo jednak wiecie, tracenie kasy jakby na te belki, która też nie kosztuje mało, to jest, powiem wam, przerąbane, bo nie wyjdziemy na tej wełnie, nie? Ale to jest jednak 25 owiec, to też no, dokładnie. Dziwić. No ale zobaczymy, no, słuchajcie, pierwszy sezon z tymi owcami, taki bardziej, można powiedzieć, testowy. Zobaczymy, z czym to się je i w ogóle jak to będzie nam oddawało. A potem wtedy zadecydujemy, co robimy, nie? Czy wychudzamy je i zmniejszamy im żarcie, żeby aż tyle nie jadły, czy po prostu zwiększamy produkcję sobie tej wełny, nie? Bo wiecie, jeżeli... Teraz tak, ten Enchanted Animals, który mamy tutaj, to jest oryginalny, czy to jest już jakiś przerabiany? Przerabiany. Nie, nie może być, że oryginalny, bo kury przecież nie są ustawione chyba nadal. No właśnie. Ale nie wiem, czy nie braliśmy już ten z krowami. Że już tam może przerabiany. Być, że może. Ale być to tak czy siak, jeżeli braliśmy ten z krowami, no to jest oryginalny, bo myśmy tylko krowy sobie ustawiali na odpytaka, nie? Czy tam na posąsiedzku. Więc tak czy siak, tutaj to nie robi różnicy, więc ustawienia jakby owiec są, można powiedzieć, że oryginalne. Nie wiem, powiem wam tak, nie wiem, jak się wychodzi na tej wełnie. Bo ja z wełny tutaj w 22, można powiedzieć, że nigdy nie korzystałem. Wy chłopaki, czy wy mieliście gdzieś wełnę w ogóle kiedykolwiek? Wy mieliście, Adaś, na po sąsiedzku chyba, tak? Nie, na sąsiadach z Tanasem, owczarnie. Czy jak to było? Tak, no teraz, no. No na sąsiadach. No na sąsiadach, obcarnie. Na ściechowie jak graliśmy. No i co? I co to tam w ogóle dawało tej wełny coś, czy jakoś tak? Tej wełny to mało było na sprzedaż, no. Powiem szczerze, że jakoś nie utkwiło mi to właśnie w głowie, żebym nie wiadomo, jakie pieniądze zarabiał. Inaczej, zobaczmy sobie w ogóle, inaczej, jaka jest cena. Inaczej, bo my wtedy przerabialiśmy to na odzież, teraz mi się chyba przypomniało. Dobra, to jest 3700, że my nie sprzedawaliśmy, tak, chyba przerabialiście, no ale 3700 jakby za 1000 litrów, podejrzewam, to będzie. A tutaj w palecie mamy ile? Mamy wełny 572. Czyli już jakby mamy połowę palety zrobione, połowę tego 1000 litrów. Kurde, to może jednak... Może jednak to odda, bo powiem wam, że ja przewinęłem 2 miesiące, czyli jak przewinę kolejne 2 miesiące, to mamy już jedną paletę zapełnioną, czyli o, mamy 3700. Kurde, ej, to no to dużo. To powiem wam, że to może będzie się opłacać. Przy takiej... Musielibyśmy dużo tego żarcia im dawać, nie? No, przy takiej ilości tych owiec... To zależy od tego, ile będziemy mieli tej trawy. Wiecie, przydałaby się nam gdzieś tam w przyszłości na pewno jakaś duża łąka, żeby coś sobie kupić, nie? Dobra. Ewentualnie zakupimy. Gdzie jest zestaw? Stoi, mordeczko, tam, już dawno, przy drodze, przy łące. A, przepraszam, nie widziałem. 10%, czekajcie, zerkniemy sobie w ogóle, gdzie Boluś pojechał na misję. Ty 31. Jesteś tutaj, 31, całkiem spory ten kawałek. Ile ty masz przejazdów zrobione? 3? Już, nie, już więcej. Więcej? No, już sporo mam. To działaj wtedy, jak jest 10%, to jest dobrze. Jeszcze wiecie, co chciałem sprawdzić z ciekawości? Promocje, dobra, nic nie ma, jest pół Kvernlanda, ten wielki taki. Myślałem, że może coś konkretniejszego będzie. Jak słyszycie, Adaś się troszeczkę pokaszluje, także gdzieś tam możecie wam niekiedy wybaczyć. Po prostu nie daje rady zdążyć, tak. Kliknąć przycisk. Więc o nie, mi to tam, wiesz, mi to tam nie przeszkadza. Myślę, że widzowie też jak najbardziej w 100% to oczywiście. Staram się klikać, ale niekiedy już nie zdążę, więc. Chciałem jakiś efekt dźwiękowy. Dobra, tak, czyli tak. Dzisiaj ogólnie John Deere'ka prawdopodobnie wiadomo, używać nie będziemy, bo już Bolkowi nie będę go zabierał stamtąd, jak sobie nim działa. Dobra, opuszczamy i zobaczymy, jak to w ogóle tutaj działa, ta zgrabiareczka. Ogólnie powiem wam tak, robi pokosy dość szerokie, patrząc na to, że jakby ma wąskie pole pracy, to te pokosy wychodzą dosyć szerokie, ale myślę, że jakby nasza prasa, powinna to ogarnąć raczej, nie powinno być problemu chyba z tym, tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczymy, słuchajcie, po zgrabieniu, bo ty, Adasiu, wiesz co, jak skończysz kosić, to mógłbyś mi podczepić do prasy. Czy nasz Volwiarz da radę z prasą? Robiliście powinien. Już Volwem, czy nie? Tak, no mordo, jeżeli daje radę Zetor, no to Volvo tym bardziej, bo Zetor jest najsłabszy. No właśnie, no może trochę gorzej wyglądać niż Zetor, bo Zetor wiadomo, że jest wyższy na kołach jednak. Ale myślę, że na spokojnie to... Chcecie, no to mogę z John Deere'a zamienić na przykład. Nie, mordo, już nie kombinujmy, jak już jesteś tam, to... Praca też jakaś taka ogromna nie jest. Tak, dokładnie, jak już tam jesteś na polu, to
to nie przejeżdżaj, bo to wiesz, szkoda czasu, a może uda ci się tam w miarę zrobić. A jak Adaś ten, kurde, to tak sobie myślę, że Zetor może nie poradzić sobie z drzewem. A to najwyżej wolwiaczem się pojedzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, no bo jednak fajnie by było to drzewo też dzisiaj zawieźć, nie? Żeby jakaś kasa też za to wpadła. Teoretycznie, jeżeli nie zdążę, to zawsze to drzewo można zawieźć przecież też na kolejnym odcinku u Adasia. Na spokojnie. No to zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, no... Mówię, najgorzej jest wrócić teraz po takiej przerwie, bo też wiecie, musieliśmy się dobrze zastanowić, co, gdzie my mieliśmy zaplanowane. Przede wszystkim najważniejsze było dla nas, co my w ogóle tutaj siejemy na tych polach, no i doszliśmy do tego, że siejemy soję. Czy na tej soi coś tutaj zarobimy na pewno? Dużo jej nie będzie, także na pewno tam nie nastawiamy się, słuchajcie, na jakieś wielkie tonaże. Ale zawsze będzie gdzieś tam jakiś, można powiedzieć, jak się mówi, zmianowość plonów. Że nie będzie non-stop zboże, tylko w końcu damy sobie coś innego i też nie będzie, wiecie, takiego zapierdzielu ze żniwami. Bo te żniwa będą w miarę rozłożone, że część, wiecie, będzie do skoszenia jakby lipiec, sierpień, a część dopiero później na wrześniu. Właśnie, powiedzcie mi, co tutaj robimy, bo my na Odzera pamiętam, że tego nie robiliśmy. Czy my tutaj będziemy robić z soi słomę? Korzystamy z tego moda, czy nie? Chyba bym nie korzystał. Chyba nie. Nigdy nie robiliśmy to chyba. No nie, no bo ogólnie nigdy na Odzera słomy nie robiliśmy z soi, nie? To jednak bawiliśmy się tam, wiecie, gdzieś na jakichś innych seriach. A sieczka tutaj daje nawożenie, nie? Więc spoko. Że w precyzyjnym rolnictwie, tak? Tak. Aha, no to w sumie spoko. 25 kilo chyba jakoś tak. To jest, powiem wam, że dla nas akurat tutaj to dobrze, bo przynajmniej nie będziemy musieli aż tyle nawozu dawać, nie? Tak najbardziej. Po sobie w ogóle nie będziemy dawać, nie? Także... Jak nie będziemy dawać czego? No pod soję zero wymaga. Pod soję się nie daje. Pod soję się nie daje w ogóle azotu. Serio? No. A to nie wiedziałem, że na precyzyjnym tak jest. No. A to fajne, to powiem wam, że naprawdę spoko, bo... nie będziemy... No teraz w tym sezonie my nawóz musimy w sumie teoretycznie rzucić tylko chyba na tamto pole, gdzie jest nasza pszeniczka, tak, nie? Tak. I zobaczcie, musimy tam zapewnić. Teoretycznie rozum. Tych pokosów dosyć dużo tutaj będzie, nie są one jakieś wielkie. Więc myślę, że zgrabiarka jak najbardziej na plus, ale możecie też znać nam w komentarzach, co na temat tej zgrabiarki sądzicie, bo mi, powiem wam, że naprawdę mega przyjemnie się robi. Wiadomo, gdyby były jakieś większe łąki, no to może niezbyt to dobrze by wyglądało, bo jakby były, wiecie, długie pola, no to pokos przy pokosie, takie małe, no to no, raczej by nie oddało, ale tak póki mamy... Tak robimy dwa w jednym. Tak, póki mamy, słuchajcie, takie małe łąki, no i przede wszystkim, no tutaj jest szacun dlatego, że od razu nam to przetrząsa, więc możemy dawać naszym owcom siano, czyli tak jak prawowicie powinno być, tak? Bo owce powinny dostawać siano, a nie świeżą trawę. Dobra, czekajcie, jeszcze tam może mi się uda tu jakiś mały pokosik wymądzić, bo to chyba jeszcze trochę zostało. Ty już, Adaś, skończyłeś kosić, mam rozumieć? Oczywiście. Dobra, 30%, to jest szybko idzie. No. Ładnie. Dobra, trzymaj, Adaś, Zetorka. A ja biorę sobie, słuchajcie, teraz wolwiacza. Pod prasę już jest podczepiony. No i zobaczymy, ile tych kostek nam da. Pierwsza kostka, jak widzicie, na pewno wyleci nam już trawa. Bo jeszcze po ostatnim odcinku nam to jakieś kostki w środku zostały. W ogóle dziwi mnie to, że drzewa nie wyrosły w kolejną fazę. No jednak to jest mimo wszystko, co to jest 2 miesiące, mordo. No 2 miesiące, nie wiem. Co 4 chyba rosną. Ja miałem wrażenie, że jednak w 2 miesiącach one już wyrastały. Nie, to po 4 chyba jest. A jestem też ciekawy, czy to zależy od tego, od rodzaju drzewa. Czy one rosną tak samo, czy tak, jednak... chyba tak. Bo brzuszka nam wtedy chyba inaczej rosła niż szuszenka. No składamy i zobaczymy, słuchajcie, co tu z tego będzie. Jak to będzie szło? Zobaczymy. Teraz ile? 8 na godzinę? No nie, no trochę za szybko. Aha, dobra, widzę, że kostka się, słuchajcie, pomimo tego, że była kostka jakby trawy w środku, ona po wjechaniu w łąkę zmieniła się na siano, więc jest gitara. Nie będzie wiele kostek. O nie, no to jest pewne. Ile te kostki mają? Czekaj, 150, 300 litrów chyba, tak? Jedna ma. 300 albo 350? Nie, chyba 300. Ja, 300 litrów ma jedna kostka. Więc teoretycznie, no zobaczymy, no. 10 kostek to jest 3000 litrów, słuchajcie, to nawet nie są 2 miesiące przewijania, nie? Także ja nie wiem jak my to zrobimy, nie, z tymi owcami, żeśmy, chleba, tyle powiem wam powiedzieć. Tak, nie spodziewaliśmy się, że one będą tyle żarły tego siana czy tej trawy,
Dlatego no, można powiedzieć, że porwaliśmy się dosyć na głęboką wodę z tymi owcami, przede wszystkim z taką ilością tych owiec. Ale no jeżeli jakby nie będzie nam tego starczało, no to będziemy zmuszeni, słuchajcie, do tego, żeby żeby tą trawę, czy ten, żeby to siano po prostu kupować, tak? Jedna belka okrągła na ten moment, słuchajcie, żeby wam też nie skłamać, zobaczę sobie jeszcze raz. Kostka się lepiej opłaca. Kostka jest 8. No, to ja ty kupiłeś pewnie okrągłą. Tak. A chyba kostkę, jak dobrze gdzieś kiedyś wyliczałem, to się lepiej kostka. No masz 1500 za kostkę, a masz 8000 litrów. Czyli 4000 litrów by kosztowało ile? 750. No to to jest mordo... Może i masz rację, że jednak odrobinę się opłaca lepiej właśnie ta kostka, nie? No, tak jak my na zimę, to sobie dwie kostki byśmy przywieźli, 3000. No a to już paleta zwróci, no kurde, trzeba pomyśleć, no bo co zmienić, no bo niestety no inaczej nie wyrobimy. Gdybyśmy chcieli pójść tak typowo w produkcję jakby tej wełny i żeby nam wystarczało tej trawy, no to niestety, ale musimy to nasze duże pole zasiać jako łąkę, tak? Z jednej strony spoko, bo wtedy robiąc jakby trzy pokosy w sezonie, dwa pokosy w sezonie, no to to jesteśmy raczej w stanie wykarmić te nasze owce. Kurde, no będzie ja trzeba tak, na wiosnę pomyśleć. Kupiłbym pole. Kupiłbyś pole, no dobra. Kupiłbym no pole, bo będą z tych wiór, ze wszystkiego zimowego, będzie tyle rzeczy, a my musimy, bo mamy tak, trzy ciągniki już mamy. Nie ma co tym robić. Trzeba mieć pola, bo też, żeby to się ludziom nie znudziło, że cały czas praktycznie na innych kawałkach, a taka łąka, moim zdaniem, no tamto w mieście spoko, daleko trochę wozić. No jo, no na pewno szukałbym tutaj jakiegoś taniego pola w okolicy, nie? Tak, a bliżej bym mógł zrobić po łąkę, nie? Wydaje mi się, że takich pól tutaj w okolicy u nas powinno trochę być. Będzie na pewno. Jakieś takie za 15-20 tysięcy, gdyby coś znalazł, no to to jest gdzieś tam, wiecie, w granicach naszego portfela, że tak się wyrażę. I za to będziemy mogli sobie to pole kupić. Zresztą zaraz zobaczymy na mapkę, dojadę do końca ten pokos. No tutaj z tego pola, z tego co widzę, to na tym polu tych kostek będzie zaledwie parę. Co, jest ogrom pól do 15 tysięcy tutaj obok. W okolicy? A jak? Czekajcie, jestem w szoku. Ja sobie i też na, i nawet 65 pole... arów to naprzeciwko gospie, ja jestem aha w szoku. Ej, zajebiste tak tanie, pole. To Boże, są tak tanie rzeczy, że to jest Boże, czemu te pola są tak tanie? No tak jest. Tak zrobili na Zielonce i tyle no. Żeśmy... Ja nie wiem jakim cudem, to jest jedno z najlepszych pól. To, panowie, tutaj jest 22,5 tysiąca za hektar, gdzie ja pamiętam, że my na Zdziechowie za hektar płaciliśmy 70 czy 80 tysięcy. Tak, mordo, tak, ale tak. No bo my płaciliśmy polskich złotych. Znaczy co? Polskich złotych, no my żeśmy sobie to jakoś mieli poprzerabiane. Nie. Nie, po prostu tu zrobili takie ceny. Na Zielonce. No, słuchajcie, zrobili to w euro. No to tak. Słuchaj, jeżeli to, dla znaczy, nas pasuje no, po idealnie, to oni bym tak powiedział. Tak zrobili, że jest taniowa i tyle. Przepraszam, że tak powiedziałem. Boże, takie wielkie polakie tanie. No. Znaczy słuchajcie, to jest w eurosach, więc ja się z jednej strony nie dziwię, bo my, tak jak ktoś robi polskie mapy, no tak, to raczej ten przeliczny sobie robi... zawsze mieliśmy eurosy, a my mówiliśmy na to złotówki i to było jo, tak samo ale tak po jak prostu, ktoś nie? Robi polskie mapy, tak jak pan największe największe pole na mapie, wiecie ile kosztuje? Ile? 147 tysięcy. No. Nie, 238. O, a które jest według ciebie największe? Znaczy, ja nie mówię o największym, tylko najdroższe, może tak bardziej bym powiedział. Bo pewnie las tam jest i nie, chyba gospodarka i dlatego. Gospodarka? Gdzie jest gospodarka? Są trzy gospy nas, przecież. Siódemka? Znaczy, no ale ty ID, to pomnóż? To ha, no dobra, no dobra, no to jest tam, co tam jest za pole malutkie, tam jest po prostu tak, gospodara, tak, dlatego to jest takie drogie, nie? No słuchaj, ale wiesz, to pomnóż, to ci wychodzi 100 tysięcy za pole. Tak naprawdę, ja tylko wiesz, my nie mamy żadnego mnożnika, ja no, patrzę no tak, względem poprzedniego od zera, gdzie my na... jak graliśmy od zera w 22, no musieliśmy naprawdę sporo się namęczyć, żeby te wszystkie pola powykupywać, nie? Ale dobrze, bo jeżeli tak wyjdzie, to my fajnie w kolejny sezon powinniśmy też fajnie od zera skończyć, a nie, że będzie monotonnie i będzie się ciągło półtora roku. No, dokładnie, nie, to naprawdę jest mega prawda. Ceny są tutaj. Dobra, ja mam, słuchajcie, tą łąkę sprasowane. Zaraz sobie zobaczymy, ile dokładnie dało kostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 kosteczek z tego jednego pola, więc no nie jest to źle jest w sumie. Ładnie, no. Nie jest źle. Na nasze, słuchajcie, na nasze możliwości to i tak nie ma najgorzej. Dobra, teraz w sumie Adaś już tutaj jest, to ja mogę sobie tutaj to pole sprasować. Wjeżdżać tutaj. A ty wtedy, jak ja tutaj to sprasuję, to ty na koniec mordo pojedziesz sobie sprasować jeszcze tamto, bo ja już tam zgrabiałem, także... a ja nie wiem, w tym czasie może pojadę wtedy z tym drzewem.
Możesz po talerzu, po tu przyjechać, pouprawiać, bo myślę, że to już będzie jakieś 70%, więc powinieneś skończyć i na koniec zdążyć jeszcze drzewo wywieźć. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę też sobie za dużo planować na odcinek, mam w tym momencie już 29 minutę, więc nie ma co za dużo kombinować. Ja jeszcze myślałem o tej orce, tej łąki, ale tak sobie myślę, kurde, żeby Adaś też miał jakąś odskocznię od tej sprzedaży zimą. Myślę, że całkiem fajnym pomysłem będzie, że właśnie to w zimowym odcinku tutaj tą małą łączkę, na której teraz właśnie w tym momencie jestem, sobie zaorać, nie? To nie będzie głupie. Można jak najbardziej. Pojedziemy teraz tutaj tędy, teoretycznie powinienem chyba jechać odwrotnie, żeby nie jechać ciągnikiem po krzakach, no ale jak już tak jest jedziemy, to pojedziemy. Jest to drzewo ogólnie, ta przyczepa? Gdzieś... Stoi na wysokości nowego. Ja widzę, to po lewej stronie, po lewej stronie to jest. My, powiedzcie mi, czy my już wszystkie drzewa, co mieliśmy posadzić, mamy tak zasadzone? Bo ja tak się, kurde, zastanawiałem podczas przewijania, czy tylko zostało, jakby kupił z jedną tą. Jakby kupił z jedną jeszcze paletę i sosny i posadzić tak randomowo znowu, jak to było ostatnio. Ale gdzie randomowo? Te, co dzisiaj wycinałem. Tak jak ja to dzisiaj wycinałem. A, tam, dobra. Zawsze to jednak jest 20 drzew. Sporo kasy. Nie, to w sumie może Adaś by pojechał, co? Jak masz teraz chwilę. Albo wiesz co? Bo wiesz... Nie wiem, czy to już nie zostawić. Ja ci powiem tak, no mamy listopad, jakbyśmy je zasadzili teraz na listopadzie, no to wiesz, to zawsze już jest ten jeden miesiąc jakby do przodu, nie? No ja tylko tak czy siak, no dobra, mam samochód, tylko musiałbym te worki wywalić stąd. No, możesz się byrnąć samochodem. Mogę jechać. Co będzie zasadzone, to będzie zasadzone, a ja w tym czasie wtedy... O kur... Stój! Jezus Maria. Nie mogłem ten, pedały mi się na dole odsunęły i nie mogłem hamulca nacisnąć. Ale bym się wpierdzielił to w czoki. Ale by był dramat, trzeba by było do komendanta policji dzwonić. Bez znajomości. Zaraz mam 70%, o, żeby przyjechali i skrzynię rozebrali, co? No. Skrzynia by poszła prawdopodobnie w moim dzienniku. O, Adaś jedzie? Ty, a gdzie było auto? Nie wiem, na drodze stało. A rozładowałeś te... Aha, jedziesz rozładować te worki, o? Rozładować. A to są worki co? Z nasionami prawdopodobnie, tak? Jeszcze zostały siewów. Nie da ani jednej kostki chyba tutaj na tym łące, nie? No nie gadaj. Znaczy no dobra, dało jedną, da więcej, bo po prostu dużo jest w prasie, bo tam na tamtej łące wyładowałem, żeby wiedzieć, ile dokładnie dało z tej jednej, no i przede wszystkim, żeby były większość kostek, żeby było w jednym miejscu, nie? Żeby nie były tak porozrzucane, żeby nie trzeba było przy zbieraniu tyle biegać. Czyli teraz tak, my do kompostownika nie wrzucamy nic. No nie. Bo... I tak mamy dużo. Bo szkoda nam tego, o tak powiem. Znaczy, no powiem ci, mordo, szczerze, no my teraz na ten moment mamy tam obornika, jest tam narobione, więc tak, na ten moment nie mamy go jak rozrzucać, nie? No w następnym sezonie już ten rozrzutnik na pewno będzie i będziemy sobie tam działać, nie? Dobra, wyrzucamy kosteczki. 4 dało na tej łące. Składamy sobie teraz prasę, bo inaczej tutaj, słuchajcie, nie przejedziemy. Adaś, jak widzicie, wyjeżdża. Także niech jedzie po te sadzonki, bo ważniejsze, słuchajcie, są jest zasadzenie tych drzew dzisiaj niż sprasowanie tamtej kolejnej łąki. A ja, słuchajcie, w tym momencie odczepię sobie prasę. Ty, Adaś, masz wszystko zgrabione, nie? Tak, ja ci już przygotowałem zetora ogólnie pod drzewo. A, zetora przygotowałeś pod drzewo? No dobra, chuj, pojadę zetorem. On stoi tam. Zobaczymy. On stoi tam na drodze, więc na wyjeździe. Może dam radę wtedy zetorem. Trochę mam... No. I tak w sumie nie ma aż tak dużo załadowane chyba. Tak jak zawsze ładujemy na tą szczepę. Znaczy są nierówno pocięte, bo jeszcze się... nie było miarki, więc nie wiem, co to się dzisiaj odwaliło, ale... Nie wiem, ale to tak jest niekiedy, ja też wczoraj nie wiem. Opalimy sobie światełka. No i lecimy. Lecimy, słuchajcie, po pieniążki. A to jest zaraz tysiaka wyda, więc zostanie nam tylko 400 na koncie, więc musimy coś zarobić. Żeby nie być tutaj biedakami na tym Łodzera. Teraz tylko przyczepę znaleźć. 70%, bardzo ładnie, ty. Czy ty jesteś w stanie to mordo skończyć dzisiaj? No powiem ci tak, jak mamy jeszcze z... Wydaje mi się, że to jest 70%, ja jak już patrzę na to wszystko, wydaje mi się, że to jest taka połowa, może troszkę większa połowa, więc obstawiam, że całego nie będę musiał, to tak, myślę, że a tak. A powiedz mi, mordeczko, poczekaj, co ja chciałem, ile za tą, ile kasy za tą misję? Koło dwójki. Ładnie. No, także jak mówię, jak będziesz chciał, to zapraszam serdecznie, akurat na końcówkę to. Kurwa, dajcie Panie Boże, że mnie to drzewo nie zabiło, nie? Bo jest tak naprzód naładowane, widzę. I co, bierzemy sosenki, tak? No sosny, no bo sosny oddają. Dobra. Pierdziele. Znowu koło zera. Co do farmera? Pasuje. Chuj, ja nie mogę chyba jechać tym. Nie wiem, czy ja dojadę. Próbuj, no.
Znaczy, wiesz co, bardziej nie chodzi o to, że nie daje rady, tylko że ja zapomniałem, że on tak cholernie wysoko zaczepia. Aha, no jo. Ale nie szlapię tego po ziemi, bo są dosyć dobrze drewna załadowane, więc nie jest źle. O, dobra, zakręt przeżyliśmy. Zobaczymy, czy damy radę podjechać, nie? Rozpęd bierzemy pod górę. Najlepsze jest to, że jedna kłoda mnie drapie po plecach, nie? Jak skręcam. Niedobrze. Chłopie, mam darmowy masaż podczas transportu drzewa do tartaku. Dobrze, tak, z pasami jest zapięte, chłopie, bo prawdopodobnie bym je wgniotło w kierownicę. Z masażu będziesz miał masaż kręgosłupa. To podjedziesz, dawaj, dawaj, malutki, dawaj, dawaj, kurwa, 7-6. No, Janko zjechał 2 na godzinę, więc... 6-6-6-7, dobra, podjadę. Już twardego zaciągnął. Wyżej łeb, bo mu wierzę. Dobra, jedzie. Co myślisz, że będziesz chciał tu przyjechać, porobić? Wiesz co, zróbmy tak. Jak dojadę do tartaku, sprzedam, to mordo zrobimy podmiankę, dobra? Dobra. Ja siądę po prostu na tego, na John Deere'ka, a ty wtedy wrócisz sobie na spokojnie już na chatę, bo ty załadowałeś, mam rozumieć, całe drzewo, które było. Tak. Dobra, czyli już żadnego drzewa nie mamy, w sumie spoko. Mamy wszystko, jakby to, co było zasadzone przez nas, czyli to, co mogliśmy wyciąć już po urośnięciu, mamy sprzedane, słuchajcie, wszystko. Szkoda, że nie robiliśmy podliczenia, ile za to wszystko zarobiliśmy, no ale wiecie, nie każdy by pamiętał, żeby gdzieś tam sobie to zapisywać. Ja tak na styk. Powoli, kurwa, na tych uskokach, bo podnosi. Wolno, Łukasz, kur... Na kolanach wolałbym iść. Na kolanach. Chodź, żeby pociąg nie jechał teraz. Ja tak muszę powolutku przez ten przejazd kolejowy przejechać. Ale dobra, nic nie jedzie. Dobra, nie podniosło mnie. Powoli. Lewą łopatkę mi prawdopodobnie połamało teraz. Najgorzej. A, przejechaliśmy. Najgorsze, słuchajcie, za nami. Góra i przejazd kolejowy, także już jesteśmy, można powiedzieć, że na miejscu, sprzedamy i wtedy robimy podmiankę. Akurat Bolek będzie miał prawie 90%, więc do końca odcinka, słuchajcie, sobie jeszcze tam potalerzujemy. Ty robisz po ściernisku jakimś? To jest ogólnie po słoneczniku. A, po słoneczniku, no to spoko w sumie. Dobra, cyk. Cyk. Bolek ma 85%. Ładnie, ej, 3700 dało, ja pierdzielę, sporo. Cholera. Dobra, Boluś, zmiejmy się, mordeczko. Dobra. Że ty akurat tam liżesz w przejazd, a ty robisz kultywatorem, jo? 15%. Tak, bo tak jakoś wziąłem kulter szybciej, pokazywało mi, że o 3 km niż ta leżówka. Jak zobaczyłem, mówię, kurde, to jest po takim tylko tym słoneczniku. Na początku jak pobiegłem, mówię, ja pierdzielę, to chyba po burakach. Mówię, a jak to liście, to ten, dopiero jak jechałem na pole, to tak zauważyłem, że jednak to co innego. 15 na godzinę ogień, to ja się nie dziwię, że to by tak szybko to szło. Jak Zetor tak fajnie, znaczy jak John Deere tak fajnie idzie. No prawdopodobnie jak skończę tutaj tą stronę, to będę miał robione. W sumie nie jest takie duże to pole. Jakoś tak na mapie to się wydawało dużo, dużo większe, nie? Ten kawałek. A zobaczcie, przymrozek dzisiaj w nocy był, kurwa, już ta trawa taka biała się zrobiła. Letko załapało tylko. Jo, dokładnie. Teraz w sumie dużo nie będziemy musieli przewijać, bo przewiniemy w sumie tylko do grudnia. Trzeba pamiętać tylko, żeby owce nakarmić, nie? W sumie można zrobić to nawet od razu, bo te kostki, które gdzieś tam my napracowaliśmy, to można od razu przecież powrzucać do owiec. Teraz sobie to chętnie pod koniec odcinka jeszcze po skończeniu tej misji zrobię. O, 90%. To powiedzcie mi, czy jestem daleko w ogóle od gospy? No, jesteś daleko. Jo? Jesteś bliżej sklepu, tam gdzieś coś tak. Znaczy, kurde, to jest zaraz za tym, ze zwierzętami. Połowie drogi, kurde, do sklepu, no coś tak. Tak, można powiedzieć, że ty jesteś połowie idealnie od gospy do sklepu. A dobra, bo ja jestem tutaj przy tej polnej drodze, czyżby? Tak, to robię. Tak, to jest ta droga, no. Dobra, ej, to nie jest daleko wtedy od gospy. Gitara. Może zjedziemy wtedy i po zjeździe, słuchajcie, już na gospę sobie właśnie nakarmimy te nasze owieczki. Fajnie, że się udało tutaj tą owczarnię zrobić, bo powiem wam, że jakby dużo bardziej po prostu, bo bardziej się cieszę, że mamy owce, niż mielibyśmy mieć znowu krowy, nie? I myślę, że wy tutaj jako widzowie też docenicie to, że jednak nie poszliśmy znowu w to samo, żeby nie było takiej monotonii na każdej serii. Podejrzewam, że i tak krowy tutaj będą w przyszłości, no bo jednak to jest najbardziej dochodowa hodowla. Wiecie, co bym chciał też w przyszłości tutaj?
Wyszedł teraz ostatnio mega zajebisty, taki długi, długi kurnik, nie? To tak oddaję, jakbyśmy sobie gdzieś później kurniki trzasnęli, no fajnie by to wyglądało. A teraz powychodziły takie naprawdę bardzo ładne, nie? No, bardzo. Ostatnio teraz wyszedł ten zajebisty no, kurnik. No, taki kurde kurnik kozacki, że to szok. Cyk. Bym musiał zrobić jeszcze jeden. Ile mam procent? Możesz się zerknąć? To będzie 80... 96, aha. No tak, no cieszę się. No czyli robię tym przejazdem prawdopodobnie kończę, no. Czyli zostają takie gdzieś, nie wiem, 3 przejazdy do zrobienia? Żeby było całe pole zrobione? Czyli dają nam taki jakby, wiecie, margines tego, że możemy zostawić sobie mijaki jakieś, nie? No, daj misję, ukończ misję, ukończ misję. Patrz, dojechaliśmy do końca, jeszcze nie ukończyło. 99 jest na pewno. 98. 98, dobra. Ale spoko, wiecie, mamy talerzówkę, mamy kultywator, więc tych misji możemy sobie jak najwięcej robić, bo zawsze dla nas to są, słuchajcie, łatwe pieniądze, a są takie odcinki, gdzie nie zawsze ta trzecia osoba ma co robić. Więc to jest naprawdę mega spoko. 99? 99, proszę odliczać. I? I? Co? Dobra. Staję, kurwa, w połowie pola podnoszę i kuniec, nie będę więcej robił. Odbierz, proszę bardzo, już zasiane jest. Dobra, teraz żebym ja tylko dobrze zjechał. Tędy? Tędy. A, my tutaj za handlarzem jesteśmy. Dobra, zjeżdżamy. Dobra, tu wszystko porobione. W sumie tak sobie myślę, że wiecie co? Żeby nie tracić czasu i żeby ten odcinek też nie był jakiś super długi, to wy sobie zjedźcie John Deere'em, a ja lecę na gospę. Dobra, lecę na gospę, zetora gasimy, bo zetor niepotrzebnie od poluny. Tu jeszcze chodzi? A, Adam z prasą jedzie, dobra. A my sobie, słuchajcie, weźmiemy chociaż te snopki tutaj z tej łąki. Czyli to 5 snopków i wrzucimy to do naszych owieczek, żeby wiecie, Adaś też nie musiał pamiętać o tym, że musi to zrobić podczas przewijania, tak przynajmniej będzie to już ogarnięte. Kurwa, wrota pootwierane, owce pouciekają. Dobra, i to teoretycznie wystarczy rzucić tam pod tylną ścianę i już te beleczki nam wciąga. Kurde, z dnia na dzień coraz bardziej się do tego John Deere'a przekonuje, nie? No, no mi się też mega zajebiście nim robi. Na początku byłem bardziej, wiecie, przekonany, najbardziej w ogóle chciałem tego Fiat Agri. Ale jak już zobaczyłem, jak John Deere idzie w głosowaniu, to mówię, dobra, nawet nie ma co się łudzić, słuchajcie i zastanawiać, bo i tak John Deere wygra i tak. I gdzieś tam to przeczucie, można powiedzieć, że nas nie zawiodło. Dobra, ile dało? 2300, więc teoretycznie wydaje mi się, że na jeden dzień przewinięcia powinno, znaczy na jeden miesiąc przewinięcia powinno wystarczyć. Dobra mordeczki, w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie was oczywiście zapraszam na nasz sklep mst-shop.pl. Tam, jeżeli macie coś, chęć sobie zakupić, tak najbardziej do tego zachęcam. Wpadajcie do chłopaków na kanały, zapraszam na kolejny odcinek od zera do farmera, który oczywiście będzie u Adasia. Zostawcie łapeczkę w górę i pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście subika. Lecimy po 300 tysięcy subów na kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć! Pa! Na razie.